piłkarzy. Krótkie pytanko, jak wrażenia po meczu koszykarskim, bo wiemy, że trener już drugi raz tutaj nas odwiedził. Tak, no tak, faktycznie byłem tydzień temu, teraz jestem drugi raz. Wrażenia dobre, jeżeli wygramy i teraz mamy trochę punktu straty, ale może się uda, wiem, że to ważny mecz, bo gramy o playoffy. Także no kibicujemy, trzymamy kciuki, także no, wrażenia super. I jeszcze takie drobne podsumowanko byśmy poprosili wczorajszego meczu, jak to wyglądało i tak dalej. No wczorajszy mecz przede wszystkim dał nam pozycję lidera, to nas bardzo cieszy i to jest dla nas najważniejsze. Jesteśmy zadowoleni z tego, jak graliśmy w obronie, bo rzeczywiście wykazaliśmy się dużą konsekwencją i determinacją. I ta liga taka jest. Czasami trzeba być wyrachowanym i pragmatycznym, żeby te trzy punkty dowieść, bo summa summarum to jest najważniejsze na końcu, ile tych punktów się ma. Także oby tak dalej. Przed nami mecz, gdzie jedziemy do Tarnobrzega i myślę, że to też nie będzie łatwy mecz, ale jesteśmy w serii, drugi mecz pod rząd wygrany, także oby się udało obronić tą pozycję. I to jest pytanie, czy trener nadal będzie pełnił funkcję pierwszego trenera, czy już Rafał Smalec wraca od tego kolejnego meczu? Nie, Rafał wraca i bardzo dobrze, lepiej się wszyscy czujemy, jak Rafał jest z nami i pracujemy jako sztab razem, także fajnie, ja wiem, że to jest chwytliwy temat, ale cieszę się, wszyscy się cieszymy, że Rafał już będzie z nami i oby tych kar od sędziów było jak najmniej. To jeszcze spytam, czy to są pierwsze mecze koszykarskie trener, na których był, czy... Nie, pierwsze nie, ale no ja już w Polonii jestem dosyć długo, a rzeczywiście na meczach koszykarskich w Polonii jeszcze nie byłem i cieszę się, że tydzień temu mi się udało trafić, bo rzeczywiście fajna atmosfera i takie fajne podsumowanie weekendu, nie? Bo widzę, że to zazwyczaj w niedzielę jest wieczorem i rzeczywiście no, fajna atmosfera.